Poniedziałek, 15 dzień grudnia, Marcin Prochacki, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Flash. A w dzisiejszym programie pensja starosty. W sumie wynagrodzenie nowego starosty niższe. Szlachetna paczka. Mamy komputery często, mamy zabawki, bardzo dużo fajnych rzeczy. Zagrali dla Lucjana. Można raz na jakiś czas komuś pomóc, więc ja tym żyję. Za nami druga powyborcza sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Skład Rady jest niekompletny, ponieważ z powodów formalnych nie doszło do zaprzysiężenia jednego z radnych. 16-osobowa Rada uchwaliła natomiast zarobki nowego starosty. Mandat Krzysztofa Świątka, który objął stanowisko burmistrza Kamiennej Góry, oficjalnie wygasł. Dlatego też w sesji Rady Powiatu nadal obradowało 16 z 17 radnych. Rajcy wybrali składy osobowe Komisji Rewizyjnej, Budżetu i Rozwoju, Edukacji i Sportu, Spraw Społecznych oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W tym dniu na sali pojawił się również Ryszard Klimsiak z zarządzania kryzysowego. Powodem uczestnictwa w sesji był punkt obrad dotyczący oddelegowania dwóch przedstawicieli spośród radnych do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. W jej skład z ramienia Rady Powiatu wejdą Mariusz Mućwicki oraz Stanisław Szmajdziński. Punktem kulminacyjnym obrad było podjęcie uchwały dotyczącej zarobków starosty Jarosława Gęborysa. Pensja zasadnicza nowego starosty będzie wynosiła 5550 zł. Należy dodać do tej kwoty dodatek funkcyjny w wysokości 1900 zł oraz dodatek specjalny, który stanowi 25% sumy pensji zasadniczej i dodatku funkcyjnego. Wśród radnych opozycyjnych pojawiło się wiele pytań, które dotyczyły zaproponowanych kwot wynagrodzenia dla starosty. Przewodnicząca Bożena Ziemiańska rozwiała te wątpliwości, tłumacząc, że poprzednicy Ewa Kocęba oraz Leszek Jaśnikowski zarabiali więcej. Rozumiem, że to pokrywa się zarobkami starosty poprzedniego, tak? Tak. Nie, trochę niższe są. W składnikach czy się pokrywa? W sensie w drugim składniku? Ja tłumaczyłam. Ostatni składnik, dodatek za wieloletnią pracę. Ja pytam o drugi składnik. Tak, jest taki sam, jak mówiłam, jak poprzedni starosta miał. Dodatek funkcyjny jest proponowany w wysokości, a nie, przepraszam, jest wyższy. Dodatek, no tak, właśnie. Tak. Wyższy jest o 100 zł. Tak. Po krótkiej dyskusji i wymianie zdań radni przeszli do głosowania. 13 było za, 3 wstrzymało się od głosu, natomiast żaden z radnych się nie sprzeciwił. Kto jest za przyjęciem? 13. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 3 osoby. Jedna z najważniejszych sesji w roku odbędzie się 30 grudnia. Podczas niej radni uchwalą projekt budżetu powiatu na 2015 rok. Grudzień to czas rozdawania prezentów. Pomimo, że Mikołaj już za nami, a do świąt pozostało jeszcze 2 tygodnie, to kilkadziesiąt rodzin z Kamiennej Góry i okolic obdarowane zostały prezentami. W miniony weekend odbył się finał Szlachetnej Paczki. Projekt Szlachetna Paczka działa w Polsce od 14 lat. Finał tej akcji w Kamiennej Górze zorganizowany został po raz drugi. Akcja polega na tym, że wolontariusze docierają do rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i potrzebują pomocy. Rozmawiamy z tymi rodzinami, rozmawiamy z tymi ludźmi, poznajemy ich historię, dowiadujemy się, jakie są ich potrzeby i dopiero później zapada decyzja, czy włączamy te osoby do projektu. W tym roku z naszego regionu do akcji Szlachetna Paczka zakwalifikowane zostały 33 rodziny. Wolontariusze stworzyli opisy tych rodzin, które później trafiły na główną stronę internetową tejże akcji. Takie opisy są niezbędne, ponieważ darczyńcy sami wybierają, komu sprezentują paczkę. Jest wiele kryteriów, które mówią o tym, które konkretnie rodziny zostaną zakwalifikowane do akcji. Lider rejonu, w tym roku pani Justyna Śliwińska, ma za zadanie w okolicach sierpnia-września zebrać adresy rodzin potrzebujących. I trafiamy na te adresy dzięki na przykład szkołom, pedagogom szkolnym, pielęgniarkom środowiskowym, różnym instytucjom, które zajmują się pomocą takim rodzinom. To są rodziny czy osoby starsze, samotne też często, które zostały przez kogoś już zauważone. Takie rodziny, które potrzebują pomocy. Paczki często o bardzo dużej wartości przyjechały z różnych stron Polski, a nawet z zagranicy.
Najczęściej w paczkach znajdują się produkty pierwszej potrzeby, czyli żywność, środki czystości czy ubrania. Są to też bardzo często indywidualne prezenty, które sprawiają mnóstwo radości. To są często pralki, lodówki, bo proszę mi uwierzyć, trafiliśmy do wielu rodzin, które funkcjonują bez takich podstawowych sprzętów. To są często łóżka. Mieliśmy w tej edycji mamy 4 łóżka piętrowe dla różnych rodzin. Mamy meble, mamy komputery często, mamy zabawki, bardzo dużo fajnych rzeczy. Za nami kolejny hip-hopowy weekend w Centrum Kultury. Tym razem koncert miał bardzo szczytny cel, ponieważ był jednym z elementów charytatywnej akcji zorganizowanej dla chorego na białaczkę Lucjana. Jednym z elementów akcji charytatywnej zorganizowanej dla 5,5-letniego Lucjana z Lubawki był sobotni koncert. Organizatorami tej inicjatywy są Stowarzyszenie DLS oraz Camp Georgia. Dla mnie jest to bardzo istotne, jeżeli mam świadomość tego, że można raz na jakiś czas komuś pomóc, więc ja tym żyję po prostu i moi ludzie tak samo. Każdy odnosi wielką satysfakcję po koncercie, jak liczymy pieniądze i przekazujemy to osobie biednej, więc tutaj jest świetny klimat. W tym razie nie mamy biednej osoby, mamy chorego chłopca. Mamy chorego chłopca. Impreza rozpoczęła się od freestylu przy żywych instrumentach w wykonaniu reggae i Pejtera. Oprócz nich na scenie pojawił się zespół DLS, Małan, Młodzi Polscy Zdolni, a gwiazdą wieczoru byli Solar i Białas. Przed głównym koncertem niespodziankę w postaci pokazu tańca wraz ze swoją grupą zaprezentował Jarecki. Jak zapewniają organizatorzy, to nie jedyny sposób na zebranie pieniędzy na szczytny cel. Oprócz tego koncertu szykujemy koncert 30 stycznia, będzie to koncert rockowy, też tutaj w Centrum Kultury. Za tydzień, 21 grudnia, będzie turniej piłki nożnej na sali gimnastycznej w Zawodówce. Oprócz tego zbieramy pieniądze do puszek. Można przelewać pieniążki na konto, które jest podane na naszych ulotkach. Tam pieniądze, które są przelewane, są w 100% zostaną przekazane na konto rodziców Lucjana. W tym dniu sprzedano 250 biletów na łączną kwotę 3750 zł. Do tego dojdzie suma zebranych pieniędzy do puszek podczas koncertu i innych akcji organizowanych dla Lucjana. Łączną kwotę poznamy w styczniu. W dzisiejszym serwisie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Flash. Do widzenia.